Szczęść Boże, coś wam powiem. Kiedy Jezus zaczął swoją działalność, wywoływał wielkie poruszenie wśród ludzi. Jego ogłoszenie Ewangelii było czymś nowym, zarówno pod względem treści, jak i sposobu przekazywania nauki o Bogu. Samo objawienie stało się czymś nowym, bo Bóg stał się dostępny dla ludzi w konkretnej osobie, a nie pod postacią symbolu. Dzięki temu też zauważamy, że Słowo Boże jest żywe, jest wolne. Działa tak, jak pozwalają na to nasze warunki, by tym Słowem żyć i poddać się Jego działaniu. Święty Franciszek Salezy mówił, oddanie trzeba praktykować na różne sposoby. Nawet więcej, oddanie musi być praktykowane w sposób dostosowany do sił, interesów i poszczególnych zajęć każdego. Stąd dziś mowa o nowych bukłakach, w które wlewamy młode wino, by nie narazić go na zmarnowanie. Do nowości podchodzimy sceptycznie, bo jej nie znamy. Nie wiemy, jakie wywoła skutki. Może wyrządzić szkodę na tym, co już jest sprawdzone. Dlatego wobec Jezusa też zachowywano się z dystansem. Ludzie, zwłaszcza uczeni, którzy byli przywiązani do tradycji, byli krytyczni wobec Pana. Dziś drążą dziurę, dlaczego Jana uczniowie są porządniejsi od uczniów Jezusa. Bo uczniowie Jana puścili, a uczniowie Jezusa nie. Ale kiedy radość rozpiera mnie w sercu, czy jestem w stanie utrzymać ją w ryzach? Czy będę siedział z grobową miną na weselu? Skoro Izrael jest oblubienicą Boga, to znaczy, że Jezus jest Panem młodym. Jego osoba jest manifestacją miłości, jaką obdarza On ludzi. Wiemy, że Izrael nie zawsze był wierną małżonką. Post jest jednym z aktów religijnych, który służy oczyszczeniu, żałobie, przygotowaniom do misji. Ten, kto pości, zwraca się w postawie pokory ku Bogu. Jezus nie zaniedbuje tego działania, bo sami wiemy, że pościł przed rozpoczęciem swojej działalności. Jednakże będąc ze swymi uczniami, daje wyraźnie znać, że nie są oni od Niego odłączeni. Każda forma postu, którego się podejmujemy, musi mieć jakiś sens. Nasze wyrzeczenia mają nas doprowadzić do wyznaczonego celu. Jezus, kiedy pościł, poświęcał dużo czasu na modlitwę, która przybliżała Go do Ojca. Bezpośredni kontakt z tym, który dał początek ziemi, dawał Jezusowi czas na przygotowanie się do konkretnej misji i zamysłu Boga względem Niego. Świadome podejmowanie się postu może nas przybliżyć do celu. Inaczej nie ma on sensu, jeśli nie jest nakierowany na Boga, który przemienia nasze życie. Post, który nie pozwala nam cieszyć się bliskością Boga, nie miałby sensu. Stare bukłaki pokazują nam stary porządek, tradycję, która jest fałszywie pojmowana. Bo taka tradycja zamyka się na świeżość, na młodość. Takie postępowanie wręcz mówi, nic nowego nie może zmącić idealnego systemu. Prowadzi do zamknięcia się w swoim światku. Kiedy słyszymy o nowej łacie i nowych bukłakach, czujemy powiew świeżości. To powiew Ducha Świętego, który kruszy to, co skostniałe. I skoro wino młode rozsadza stare bukłaki, to znaczy, że jest w nim energia. Zachodzi proces, który uwalnia radość. No tacy właśnie powinniśmy być. Pełni radości, energii i ducha. Kto ma w sercu Pana młodego, Jezusa, ten jest radosny, dynamiczny, energiczny i pełen zapału do głoszenia wszędzie dobrej nowiny. Na smutek i umartwienie się jeszcze przyjdzie czas, ale nie w tej chwili.